piekło to plac zabaw. Walczymy o splendor, upokarzając się wzajemnie i znęcając się nad potępionymi. Jestem nieśmiertelnym wampirem, schodzącą gwiazdą internetu. Wy dajecie wyzwania, ja robię robotę. Rozwal to, rozwal tamto, w chuju mam to. Fame się musi zgadzać. Jeszcze jestem za nisko w rankingu, ale kiedyś się dorobię i przeprowadzimy się do innego kręgu piekielnego. Mój chowaniec, nie to shop. Jak chcecie zostać popularnym tyranem, to lepiej miejcie chowańca. Nie ma chowańca, nie ma lajków, nie ma lajków, nie ma splendoru. A to moja ukochana Famela. Jestem popularną piosenkarką. Miałam wystąpić na beneficie u Beboka, ale zmienił zdanie, więc zagra jakaś Gruzja. Nienawidzę szarpidrutów, a Orlok Beboka, więc rozgonimy towarzystwo. Dwie parówy w jednej bóle. Nawet spoko ta Gruzja. Dobra, spierdalamy stąd. Do windy. Kurwa, nie działa. Dziadostwo, już po nas. Na litość boską trzeba mocniej po prostu. Jestem poważnym kapłanem, nie jakimś klerykiem z ambicjami. Watykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił zdrowy poziom chrześcijanizmu. Dziwnym zrządzeniem losu, cały budżet przejebałem w kasynie. Na szczęście natknąłem się genialnym pomysłem. Proboszcz Torpedo sprzedał nam figurki, co się od nich robią opętania. A teraz mówi, że dokona egzorcyzmów. Za pieniądze! Niech chuja! Już wolę być opętany! Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim otoczeniu? Zabiłem brata! Z mojego szamba zaczęło walić jak cholera. Straszny smród. Rzuciłem alkohol. Przestańcie mi się spowiadać. Pytam poważnie. Torpedo, chodzi o to, że w naszych domach zagościły demoniczne siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Za chwilę proboszcz przeprowadzi egzorcyzm na wierzchołaku. Ej, ty spoiler! Zamknij ryj! Nazywamy go spoiler, bo czasami dostaje objawień i wszystkich wkurwia. Kto by chciał znać przyszłość? Opętania to tylko dyrdymały Watykanu, żeby straszyć chrześcijanistów.
Umacniają nas w wierze, ale to wszystko nieprawda. No to się kurwa zdziwicie. Nie chcę żadnego demona! Chcę grzeszyć po swojemu! To jak kogoś upęda, no to niech im się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo. No, ale wiecie, to moja praca. Jako cipa! Proszę księdza, to co ksiądz robi, to jest haracz. No weź, jaki haracz? No haracz. No trudno, ale już słowo się rzekło. To zrobię za to kazanie o haraczach, że nie wolno. Albo coś. Nie, Jezu, ręce upadają. Proboszczu niebieski, zanim zaczniesz eksorcyzmować ludzi, wykaż się na wilkołaku. Jakim wilkołaku? No tym, o... To wampir Orlok! To naprawdę on! O chuju złoty! Spoiler! Znowu się jebłeś z przepowiednią! Kurwa, jesteśmy na wolności. Nie, dobrze. W piekle zostawiliśmy nie to szopa, hajsę za Beboka i mój fame. Chociaż tutejsi szataniści też nas kojarzą. Jakiś proboszcz chce przeprowadzić na mnie egzorcyzm. Miałam dać pierwszy piekielny koncert na dożynkach. Zrynny pod deszcz. Można autograf? Nie teraz. Gotowy, wampirze? Przeprowadzę na tobie egzorcyzm, który rozwali wam głowy. No? Obojętnie. Hungala bungala, zapiecze w dupala, zębata galareto. Egzorcyzmujesz mnie czy swój bebech? No to poczekaj. W imię ojca, elemele, obróć tabelę, Orlok na czele. Zepsuł mi rękawiczkę. Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klątwę. Straciłem wampirze supermoce. Gówno żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Wbijmy mu kołek w serce. Mnie nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Wampirze, rozkazuję ci, idź do kościoła! Jeśli chce odzyskać supermoce, musi zrobić co mu każe. To mój popisowy trik. Szantaż. Wejdź, zajdź. Nie mam aż takiej mocy, żeby rzucić na ciebie urok. Jestem wampirem. Nie będę chodził po kościołach. Oddawaj supermoce i wyślij mnie do piekła. Spokojnie, nic ci nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. Korba torba rike fajke, wampirze. Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje 3 życzenia. Jeszcze mnie tu wszyscy popamiętacie. I co, zatkało bluku rakao? Orlok? Hej, słychać mnie? To ja proboszcz Torpedo, twój szef. To ma być kościół. Wygląda jak melina. To jaki plan? Na pomysły wpadam spontanicznie. Zawsze są dobre, więc po co mi plan? Torpedo, odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe porozwieszać krzyże. Nie, mam lepszy pomysł. Wypuszczę cię, jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. Skąd on weźmie krzyże? Przecież wszystkie przegrałeś w pokera. Spokojnie, przemyślałem se to. Będzie musiał wykraftować własnoręcznie. Wampir będzie strugał krzyże. Jajca jak perety. Zamknęli mnie w kościele. Boki zrywać. Muszę przyznać, że proboszcz umie w hokus pokus. Tak mnie zaczarował, że chodzę po świętym miejscu i gówno mi jest. Ale jak stąd wyjdę, to go zajebie.
Wyobraźcie sobie sytuację, że pokonujecie piekielnego barona i przez przypadek lądujecie na powierzchni Polski. Chcecie wrócić do domu i nakarmić nietoszopa. Co robicie? Bo ja siedzę na ołtarzu i strugam krzyże. Pięknie ci poszło, brawo. A ty skąd wiesz? Popatrz się po górnych narożnikach. Widzisz kamerki? Nie. Przecież widzę, że widzisz. Machamy ci. Dawaj drugie życzenie. Szybko. Ty, a co to jest to za tobą? To są szatanistyczne totemy. To my je kupiliśmy na rozkaz diaboliny. Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Zamierzamy tu zrobić siedlisko zła. Wampirze, natychmiast zniszcz te totemy. Przekazuję ci moją niebieską moc. Przy okazji odpobracaj krzyże. Nie podoba mi się to. Jak tylko diabolina się dowie, rozpęta się piekło. Kurwiaj mnie nawet! Chłopie, ja ci tu nabijam splendor! Splendor? Orlok! 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 Proboszcz Torpedo trzyma w kościele wampira! Cyrk na kółkach! Cały świat chce to zobaczyć! Ale akcja! Torpedo znęca się nad demonem! Zarobimy miliardy! Miliardy! Kup 3, dostawa gratis! Dostawa? Przecież sprzedajesz na miejscu. Kup 4, dostawa gratis! Ach, no dobra. Umiesz się targować. Zawsze miałem łeb do interesów. Chłop ogarnia mi bajzel w kościele za friko, a to nie wszystko, na co mnie stać. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż o... Co? Nie, ależ jasne. Nasz ksiądz jest wampirem. Każdy we wsi wam to powie. Możecie spytać nawet mnie, a ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Mam włożyć sutannę.
zajść do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę oasową? Ja, wampir Orlok, tyran piekielny, pogromca barona. Strój księdza to dopiero wielka moc i żadnej odpowiedzialności. Orlok! Orlok! Coś jeni Richtig. Woli bawić się w księdza zamiast ze mną pogadać. Jak ja się mam z nim skontaktować? Pomogę ci, skarbie. Dziękuję. Diabolina? Ty tutaj? Proszę, nie przeszkadzam. Zaczekaj, wiesz jak możemy się stąd wydostać? Jestem wam to winna. Ogarnę transport. A da się zrobić tak, żeby nie wiedział, że to ty ogarniesz? Moja ex, gdy została gwiazdą internetu, uciekła do wyższego kręgu piekielnego. Nagły wzrost jej popularności zbiegł się w czasie z nagłym spadkiem popularności Orloka, bo spuściła mu srogi w pierdol. Wamela, tu też mnie chyba lubią. To wyzysk! Oni zarabiają na twojej naiwności! Przestań się kompromitować, ściągnij tę sukienkę i wracamy do naszego nietoshopa. Nie wrócę do piekła bez klątwy. Przecież masz supermoce. Zostałeś dżinem złotą rybką. Może ty się do czegoś przydaj i ogarnij transport. Jesteś taka popularna, na pewno masz kontakty. Za jeden. Po gówno mnie atakujesz. To zasadzka. Miałem czekać na księdza. Prawie mi się udało. Było blisko. Nie jestem księdzem. To tylko jasełka. Szukam gitary. Nie po to diabeł stworzył gitarę, żeby ktoś grał na niej psalmy. Musiałem ją rozdupcyć. Gdy umrę, przeszukaj moje zwłoki. Ble. W kieszeni szatanisty znalazłem black metal. Z tym to się można zabawić.
koniec przedstawienia. Oddawaj klątwę. Nie tak się umawialiśmy. Gdzie piosenka? Motłoch czeka. Zamknąłeś szatanistę z gitarą. Czego się spodziewałeś? Ech, dobra, zatańcz krakowiaka i daję ci spokój. Nie umiem tańczyć. Jak? Nie, no przecież nie możesz to... Zabrałeś... Jeż, posprzątaj... Ten wampir troszczy się o kościół bardziej niż torpedo. Przebieraniec zrobił więcej w jeden dzień niż proboszcz przez rok. Yeah.
Czerwony schemat. Gdy wrócę do piekła z taką bronią, Infernet zapłonie. Ratuj mnie! Co? Porobiło się. Nie ma czasu na... Ech, Diabolina pojawiła się nieoczekiwanie. Diabolina? Tak, właśnie Diabolina. Od tygodni żyliśmy w pokoju i dostatku, ale oczywiście musiała się zjawić i rozgonić imprezę. Namieszała ludziom w głowach, zerwała pakt o nieagresji i wypowiedziała wojnę. Ty i ja jesteśmy po tej samej stronie. Tego w środku trzeba się pozbyć jak najszybciej. Pani, ale on dopiero co zabił barona. Właśnie dlatego. Zwerbuj naszych ludzi. Można ich zbajerować tekstami o Jezusie i rusz mi na odsiecz. Sorry, muszę kończyć. Papież dzwoni. Torpedo zaatakował naszego człowieka i ukradł schematy. To oznacza koniec pokoju. Ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo ty, mój zbawiciel, on bardzo kocha mnie. Jebać zło! Habemus! Papam! Bóg kocha mnie taką... Thank you.
taką jestem. Boża miłość mnie rozpiera. Aleluja. A kryż, demonie! Pa-pam! Domine Patrie, Spiritus Sancti. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ksiądz jest pasterzem moim. Czarciej pizdy wzięła się tu diabolina. Ty się mnie pytaj, a ja ciebie. Gdy zjechałem do Sandeville, już panoszyła się jak gist pieroński. Dobra, wyjebane. Oddawaj klątwę i gadaj, którędy do piekła. Nie trafię czarować, kiedy poziom chrześcijanizmu jest niski. Ludzie muszą dawać się nabierać na moje sztuczki. Na tym polega wiara. Diabolina ukradła mi pracowników. Do czego zmierzasz? Przejdź do rzeczy, zanim oderwę ci łeb. Zostań na chwilę i posłuchaj. No kurwa mać! Muszę odzyskać kodeksy, zbudować konfesjonał, wyspowiadać ludzi i może wtedy przywróci moją klątwę. Ale dostałem zabawkę. Ja nie spowiadam ludzi. Za bardzo mi ufają. Moją domeną jest prawda, a prawda i tajemnica spowiedzi mają konflikt interesów.
Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Gdzie ty byłaś? Załatwiłam to. Co? Jestem jebaną No właśnie. Zatkało, bluku, rakało? Przeteleport. Pamiętasz w ogóle, że bądź o północy? Nie wiem, co ona se ubzdurała z budką telefoniczną, ale nie pokażę się w piekle bez mojej pierdolonej klątwy. To oznaczałoby koniec kariery. Splendor zero. Tak jak Pan Jezus powiedział. Jezus powiedział. Ty jesteś kościelnym? Hoho, kościelny, to ja. Muszę wyspowiadać ludzi. Ale to nie ma z czego, nie mamy desek. Możemy rozebrać mój dom, mieszkam w stodole. Gdzie ta stodoła? Po co te kombinacje, heretyku? Chcesz oszukiwać jak korposzczur? Tu masz zestaw Bayer Fiction!
Aparatura już zamontowana! Stawiasz klocki i się samo robi! Pierwszy dostajesz... Gratis! Nie mam pieniędzy na pierdoły! Transakcja barterowa! Bierę ten autobus! Kościelny, chodź! Potrzebny jesteś! Będziesz sprzedawał obrazki! Patryk! Domine Patrie, Spiritus Sancti. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Mój mąż to debil. Tak jak Pan Jezus powiedział. Thank you.
oczy. Tak jak pan Jezus powiedział.
Jeszcze cię tu nie... Może chcesz coś innego? Słyszę. Ty też nie zagrałeś pio... Przestań, daję ci masz natychmiast mnie odeks... Ech, kurwa. Dobra, słuchaj. Chocho mieszka w stodole niedaleko. Będziemy ich potrzeb... Chyba coś jest źle z... Jeśli będziesz wątpił, potrzebuję twojego be... No kaca, najlepsza jest porządna spowiedź. Lekarze nie dawali mi żadnych szans. Nikt tak nie spowiadał jak kardynał Kremowa. Ale ksiądz Orlok ma potencjał. Spowiedź to taki jakby reset. Narobiłam głupot i bałam się konsekwencji. Ksiądz Orlok sprawił, że mogę zacząć nowe życie. I tak w koło, Macieju. Szczęść Boże, rozdaję święte obrazki. Po ile? Wystarczy zdrowaśka w mojej intencji. No nie wiem. Mówiliśmy już dzisiaj, pacierz. No co mi to? Kurzyć się będzie na półce. No to za darmo wam dam. No to wezmę 3, bo jeszcze dla siostry. Zamknięty na amend. Może właściciel stodoły będzie coś wiedział. Więc to prawda. Diabolina, królowa zła i występku w Sandeville. Być może wygrała pierwsze starcie, ale teraz posiadam najpotężniejszą z supermocy. Pragnienie zemsty. Masz szczęście, że muszę wracać do nietoszopa.
Uszczypnijcie mnie. To jest rękawica telekinezy. Nigdy nie potrafiłem z niej korzystać, ale teraz mam kostium cudotwórcy. Na chuj mi klucz do stodoły. Zrobię ci z dupy czyste niebie, Maria. Życzę z okazji urody. Nie obchodzę twoich świąt, ale też wyznaję twoją misję. Jesteś skurwysynem. Jesteś za kurwnicą. Jesteś skurwysynem. Jesteś skurwysynem. Jesteś skurwysynem. Bo wziął ten pojedynek zbyt serio. Następnym razem zrobię z nim to, co Mel Gibson z Jezusem. Potrzebujemy szatanistycznych totem. Ja ich nie ma! Nie to w... Biblia kłamie! Co tu się od Janie Pawli? Dziękuję za ratunek. Zapraszam do mojej kancia. Umiesz przywrócić? Nie, ale wiem, gdzie znajdziesz. Biblia kłamie! Huh.
Zrobię ci koniec szczepionkę. Dobrze ci tak. Chociażbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ty i twój kij. Nadstaw twarz! Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Będę cię osłaniał. Idź przodem. Męki. Tak jak Pan Jezus powiedział. Będę cię osłaniał. Idź przodem. Można, jak najbardziej. Jak sytuacja? Srak. Bez to te... No bo co? Jestem chrześcijanistycznym kapłanem. Takimi sprawami za jedyną osobą... I teraz, że... Uratowałem... Oj nie! Wampirze, posłuchaj... Robię co chcę! Da się połknąć i tak bez... I tak kupują... O co chodziło ze stodołowi? Ja miałem tylko dostawczyk. Mogłem przewidzieć się, skoro zresztą przewid... Ale to... Diabolina uwięziła nas. Ja mam hełm, więc nic mi się nie stało, ale potraktowała go promieniowaniem 666. Obiecał. Najpierw prezent. Mam taki święt. Mnie nie będzie potrzebny, ale z twoimi... Krzywdy. Większość cech, z którymi się rodzimy, jest to dupy pod... Podziękuj, torpedo.
Pozbawił cię. Nastał. Nie wiem. To coś. No, chujowy. Niektórych rzeczy nie umiem przewidzieć. Pozostałe nie możesz ratać i pić krwi. Jednak wolę niewidzialność i nadludzką. Diabolina kazała szatanistom zgromadzić wszystkie totemy torpedo. Skurwysyny plądrują wieś. Nostramadus zdradził mi ich kryjówkę. Metal Tazo. Lepiej, żebym się nie przyzwyczajał, bo jak coś zaczynam zbierać, to muszę mieć całą kolekcję. Thank you.
Nie zadawaj się z nos. Śledzisz? Przyglądam ci się uważnie, w końcu... Ta. Podobno wyśmienicie spowiada. Umiem też w te... Ale może być, jeszcze masz tylko dwa kode... To kto im? Nikt im nie broni, ale nie mają... Pamiętasz schemat diaboli... Niebezpieczny, tylko z... A jednak... Nie dlatego, że mógł... A może dlatego... Słońce... Co? Posłał mnie w konkretne miejsce. Rzekomo po totem. Zamiast totemu znalazłem przypinkę z koronawirusem. I przypadkowo okazuje się, że właśnie takiej złotej przypinki potrzebował. To nie jest przypinka. To nie jest przypinka. No nie jest. Nie jest. Nie. To co to jest? To jest część odwichajstra do zmiany pory dnia. Słyszeliście? To jest część odwichajstra do zmiany pory dnia. A może do zmiany dupy? No sprawdź sobie. Do chuja psa, ale ten czas zapierdala. Masz totemy? Nie. Nie. Porozmawiaj. A może s... Nie, wierz mi. Papierze to znaczy... Nie wiem, czy zauważyłeś. O, zauważyłem. Na... Powinieneś być mi w... Zabawki Nostramadusa i w ogóle Nostramadus to wrzody na zdrowym organizmie Sandeville. To przez nie wszyscy jesteśmy popierdoleni. Karty Tarota, magiczne kule, wróżby andrzejkowe. Ta żabia pokraka miesza ezoterykę z rzeczywistością jak whisky z kolą, a ty dostarczyłeś jej urządzenie do zmiany pory dnia. A to oznacza jedno. Mamy mniej czasu na odopętanie opętanych. Przejebane. Tak jak Pan Jezus powiedział. Tak jak Pan Jezus powiedział. Ty jesteś... Orlok? Na pewno bardzo... No słyszę, te LDR jest takie... Jeżu, jaki ty jesteś doniosły. Wzięła się... Daj spokój, głuptasie, to tylko żart. Naprawdę od... Przestań, erotyczne rozmowy mnie... Już, już. Zgromadź zwłoki. Torpedo... A, byłabym zapomniała. Mam dla ciebie prez... Torpedo to taki ksiądz Batman. Nie zabija demonów. Łapie je do totemów jak Pokemony. Tylko skoro nie ma totemów, w których mógłby je uwięzić, potrzebuje skażonych ciał. Namalowała mi schemat do ulepszania telekinezy.
Aż mnie dreszcze przeszły. Dlaczego? Podobam ci się? Ja? Ale dlaczego mi się wpierdalasz w setę? Co się tak stresujesz? Krępuję się przed kamerami. Daj mi spokój. Zwiększ popyt! Mi nomine Patryk! Tak jak Pan Jezus powiedział... Jestem nikim. Pić to trzeba umieć. To za modlitwa. Tak jak Pan Jezus powiedział... A kryż, demonie!
Jezus powiedział. Powiedział. Ha!
Orlok, gówno, topie. Dzień, w tym, to mi daje, jak wy. Jesteś polskim księdzem. Jest. Jaki? Nie. To weźmy. Przecież w tym kościele. Poradziłeś sobie z konfesją. Chcesz zarobić? Zarabiam mimo. Wow. Znam potrzeby klienta. Ta. Bier te organ. Osk. Mine, Patryk! Odjebało. Ja już kurwa nie wiem. Jestem wampir, ksiądz czy Harry Potter? Włoski model prosto z salonu! Ile za to chcesz? Weź sprawdź, czy cię nie ma w autobusie.
Drugi egzorcyzm w życiu. Pierwszy podobno się udał, ale czasami powątpiewam. Odprawiamy egzorcyzm czy szopkę wielkanocną. Przyszedł pan cięty języczek? Co pan taki spięty? Może pomasować? Torpedo, niech ona przestanie się tak zachowywać. Nie mogę się skupić. W końcu jej się znudzisz, a wtedy zatęsknisz. Dobrze, że przywiozłeś ciała. Jeszcze zrobisz parę rundek i możemy zaczynać. Kurwa, co jeszcze? Potrzebujemy mikrofalówkę, pralkę i świeczki. Do czego? Planuję nasz wspólny dom. Żartuję, głuptasie. Popatrz na ten schemat. Potrzebujemy trochę sprzętu RTV AGD, żeby wypędzić demona. Mortimera trzeba wprowadzić w nanoprzestrzenne wirowanie i poddać widrującemu promieniowaniu. Chyba jestem w ukrytej kamerze. Powiedzcie, że ktoś nas chociaż ogląda. Nagle przestajesz ufać moim schematom? Zwróciłeś kiedyś uwagę, jak ładnie pachną? To ta sama woń, która wydobywa się z moich ust. Faktycznie. Znam ten zapach. Kiedyś chciałem kupić takie perfumy w Amelii. Swoją drogą, wiecie, gdzie ona jest? W tej wsi nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Więcej pić, mniej ścić.